Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar. Basia, cześć. Geek Factor. Słuchajcie, mamy dla was kolejną z naszych polecajek świątecznych. W tym roku nie jesteśmy pierwsi, nawet nie drudzy, już parę osób to zrobiło. Ale my to robimy od 4 lat, wyobrażacie sobie, pierwsza, to jest czwarta polecajka, którą nagraliśmy. I tradycyjnie rozbijamy to na dwie grupy. Gry, top 5 gier, które na naszym zdaniem sprawdzą się jako fajny prezent pod choinkę dla starych takich wyjadaczy, nerdów, geeków, gamerów. I top 5 dla takich mniej zaawansowanych, niedzielnych graczy, tak słowo, którego bardzo nie lubię, ale casuali, tego słowa nie lubię. Może dla takich chcących zagrać ze swoją rodziną, nawet jeżeli są fanami trochę mocniejszych tytułów. Tak. I od razu też mówię, nie wszystkie gry mają klimat taki sprzyjający naturze świątecznej, no ale myślę, że sobie poradzimy. Słuchajcie, w tym filmiku podpowiem wam top 5 gier, które moim zdaniem się nadadzą jako prezent dla geeków. Zobaczymy, czy Basia będzie robił podpowiedzi, zobaczymy, czy Basia odgadnie. Żeby było ten poprzednie filmy z poprzednich lat, żadne z tych propozycji się nie pojawi tutaj, więc proponujemy też cofnąć się do tamtych filmów w razie czego, bo większość z tamtych gier, jak sprawdzałem dzisiaj, jeszcze jest dostępna w sprzedaży i to ciągle byłyby świetne prezenty, świetne pomysły na prezent. Myślę, że jak najbardziej. Więc możecie się cofnąć, tutaj będą po prostu nowe zupełnie nasze takie podpowiedzi, których wcześniej się w tamtych listach nie pojawiły. Jeszcze ostatnia rzecz. Sprawdziłem dosłownie przez sekundę, w momencie jak to nagrywamy, to te gry są jeszcze dostępne do kupienia albo na rebel.pl, albo na aleplanszówki.pl. Więc myślę, że już chyba powiedziałem wszystko, co trzeba powiedzieć. Jedziemy. To miejsce, top 5 gier pod choinkę dla geeków, miejsce 5. Gra bardzo rodzinna. Boże, jak w kalambury grała. Ponieważ w swojej nazwie, w tytule tej gry jest nazwisko jednej z najsłynniejszych rodzin w całej popkulturze. I jest tam taka postać na tej okładce i ta postać się przewija potem na każdej karcie. Ojciec chrzestny. Godfather Imperium Corleone. Gra, którą ja po prostu... Ona jest moim zdaniem trochę niedoceniona. Dużo osób po niej gdzieś tam kiedyś pojechało, ale ja ją uwielbiam. No to niedocenienie chyba wynika z faktu rozczarowania jakiegoś tam, które się też przejawiało, nie? U wielu osób, że trochę sobie inaczej tą grę wyobrażali, a trochę inny produkt dostali. Chodzi ci o brak klimatu tego ojca. Trochę brak klimatu, tak. A trochę ona nie jest trudną grą wcale. Nie trzeba być jakimś, nie wiadomo jakim zmóżdżaczem, żeby w tą grę grać. Także może przez to, nie? Ale no spoko. Opcja myślę jak najbardziej spoko. Ja dlatego myślę na miejscu 5, bo ja dużo wiem... Bardzo rodzinna. Tak, zwłaszcza w rzece Hudson można rodzinnie popływać. Całą rodzinę można tak do rzeki Hudson. Słuchajcie, znaczy ona jest na miejscu 5, bo ona właśnie jest z pogranicza takiej ciężkiej, takiej lekki. Dużo osób wiem, że z niej korzysta jako gry takiej gatewayowej, żeby ludzi wprowadzać. Mhm. Plus znam, ale ja znam dużo graczy, które tę grę lubi, więc Godfather Imperium Corleone na miejscu 5. Dobra, lecimy do miejsca 4. Na miejscu 4. Było ich 7. Cudów świata. I było... Nie, o... I jak były oryginalnie, to były one egipskie, a potem była taka czarna. Jezu, ty! Co ty? To na święta. Czyli... Plaga! Czyli Zombicide, czarna plaga. No, domyśliła się, rozumiem, bo nie powiedziałeś o tak. Ale już zaczęłam źle o tobie myśleć. Zombicide, czarna plaga, moim zdaniem... my lubimy zombie. No lubimy zombie, więc mamy jakąś słabość do zombie, tym bardziej zażenowanie mnie dopada, jak sobie pomyślę o zaległym serialu, ale no klimat taki wybitnie świąteczny. No absolutnie nie, ale... Krew pot i łzy. Ale jest to gra kooperacyjna, więc można razem z rodziną usiąść. Nie, no jak najbardziej, spoko, nie? I jest to jedna z tych gier kooperacyjnych, gdzie naprawdę wystarczy, żeby jedna osoba dobrze znała zasady. To wystarczy, żeby jedna osoba była zakonnicą i reszta już jakoś idzie. Więc się na święta świetnie składa. Tak, więc Zombicide, czarna plaga na miejscu 4 jako moim zdaniem fajny prezent, tylko to już jest prezent tak stricte dla fanów, trochę fanów zombie, ale też fanów przede wszystkim Amerii, tak? Bo tam chodzimy, rzucamy kostkami, naparzamy się. Tak. To jest takie, no, radosna naparzanka. Dobra, miejsce 3. Na miejscu 3. Gra, o której niedawno mówiłem,
że zastąpiła mi pandemię. A, nie pamiętam nazwy. A o czym gra? No weź, no nie rób siary, bo ja mam słabą pamięć. Dead. Kim ty jesteś? Dead Man cool. Paweł. Dead Man Tell No Tales. Ja żartuję, tak. To jest gra, która mnie też zaskoczyła pozytywnie. Tak. I mówię tutaj serio, ona jest bardzo podobna do pandemii w takim sensie, że... Do pandemii, tej takiej klasycznej tak, pandemii, tak, bo tak, Legacy tak. Się od tego odcinamy, to zupełnie inna historia. Dokładnie tak. Spoko, nie? Jack Sparrow i te sprawy... No mile mnie zaskoczyła, bo się bałam, że nie będzie klimatu, a ja klimatu sporo poczułam dodatkowo wtedy, kiedy myślałam, że ten klimat się nie sprawdzi, bo byliśmy na jakimś tam wyjeździe wspólnym i co zrobiliśmy? Wzięliśmy planszówkę we dwójkę i było tak romantycznie, że aż nam wszystko płonęło i graliśmy w Dead Men Tell No Tales. Było super. Tak, to co powiedziałaś jest prawdą. Tam bardzo dobrze czuć ten taki ogólny klimat piracki, ale też fajnie czuć ten klimat... Ten taki natychmiastowy, w sensie tego pożaru, taki, że on się coraz gorąco, coraz tak, bardziej gorąco robi. Czuję, że ci już na pleckach skóra skwierczy i trzeba szybciutko tak. Działać i uciekać. Plus jest to taki ideał gry kooperacyjnej, gdzie faktycznie trzeba współpracować, bo samemu to tam się wiele nie zdziała. No, tylko dobrze, jak wszyscy tak prężnie działają, a nie tam jeden gdzieś idzie, coś upuści, coś tam schrzani po drodze, coś tak popsuje. Słuchajcie, to było miejsce trzecie, to miejsce drugie teraz. No i to jest teraz gra, gdzie się coś wrzuca do woreczka i się z tego woreczka wyciąga. I to się wykłada i się podróżuje po jakichś tam górach Ameryki chyba Środkowej, ale dobrze kojarzę. I masz lamę. I masz Altiplano. I masz Altiplano. Altiplano miejsce drugie, słuchajcie, Altiplano. Drugie? Drugie. Naprawdę, bo to znaczy tutaj tak sobie o tym pomyślałem, chciałbym... Ale tak drugie przed Dead Men Tell No Tales? Drugie? Tak, w sensie dla mnie, moim zdaniem to jest takie... Ale drugie? Drugie, ale drugie? drugie, bo uważam, że jest to naprawdę tak do zaproponowania komuś jako prezent dla fanów, ja dla fanów gier euro. Altiplano to jest jedna z najsilniejszych pozycji tego roku. A myślisz, że nie przerazi kogoś, kto dostanie to na prezent, ta ilość tego wszystkiego, ilość? Dlatego to jest top 5 gier dla geeków, a nie dla graczy. No ja wiem. A nie dla rodzin. Nie, dobra. Więc tak, jakby ktoś jeszcze znał Orlean, zanim by usiadł do tego, to byłby dodatkowy plus. Ale naprawdę, moim zdaniem, no, gracz taki zajadły, chciałem powiedzieć. Taki zatwardziały gracz sobie, moim zdaniem, spokojnie z Altiplano poradzi. A ona daje bardzo dużo takiego fajnego zmużdżania i ta koncepcja tego budowania, tego worka. To bardzo... Bardzo fajnie działa. Daj komuś grę i powiedz mu, żeby swój worek zbudował. Dokładnie. No święta, worek, wszystko się zgadza. Czy ty rozumiem, nie popierasz tego wyboru? I jest za wysoko jak dla mnie. Tak? Ale ja się może sugeruję swoim tym, nie? No raczej, że się sugeruję. Subiektywne to jest. No oczywiście, że tak. To jest wszystko subiektywne bardzo. Bo może. Dobra, lecimy na sam szczyt. Miejsce pierwsze. No. Miejsce pierwsze, moi drodzy, i to jest mój problem zawsze, jak ja robię te listy z tymi polecajkami, ponieważ ja staram się nie patrzeć tylko na nowości z danego roku, ale siłą rzeczy, no te gry jakoś tam są najświeższe w mojej pamięci. A problem z umieszczaniem tych nowości jest taki, że to są trochę takie spoilery względem tego, co się może pojawić na liście gier, na liście top 10 gier 2018. Na pierwszym miejscu jest gra, gdzie budujemy swoją talię i chronimy pewnego miasteczka. Jej, Eon's End! Eon's End. To totalnie popieram. Eon's End jest po prostu grą rewelacyjną. I ja powiem szczerze, ty byłaś zachwycona po tych partikach w Portalkonie. Na Portalkonie. Ja byłem sceptyczny. Tak, to było widać. Ale no, wow. No jest moc. Jest, z tą grą ciężko jest wygrać. Ciężko jest ocalić miasteczko. Trzeba wziąć na klatę to, że tam wszyscy umierają prędzej czy później, ale jak już się wygra i jak już się przełamie tą magiczną barierę, że można wygrać, to kurde, to się chce więcej, tak. Nie? Z innymi tam. Jest to naprawdę bardzo fajna gra, gdzie wcielamy się w jakichś takich strażników, którzy bronią miasteczka przed jakimś złym Nemezis, które na to miasteczko naparza i to miasteczko atakuje. Mamy swoją talię kart i z tej talii kart zagrywamy czary, zagrywamy ataki. I też i to nie jest takie miniony, proste właśnie to... naparzanie, bo to trzeba też zaplanować. Dokładnie. Kolejność graczy jest przypadkowa.
rozgrywkowa, w zależności jeszcze ile tam osób gra, bo czasami można podjąć decyzję, czy ja teraz tura, nie? Tam grając w trzy osoby. Ale tam jest też masa rzeczy, nad którymi się trzeba skupić. To nie jest takie proste, po prostu bijemy w potwora i jego miniony, bo tu trzeba pomyśleć tak, ale często bardzo się zapomina o tych zdolnościach, które są przypisane do danej postaci, którą gramy. Na przykład, że ktoś umie leczyć i to jest jedyna osoba w towarzystwie, która potrafi siebie czy jakiegoś innego gracza uleczyć i w to nie idzie, a potem się okazuje, kurde, no gdyby tylko jeszcze tam ta jedna osoba, która umrze za chwilę, miała więcej życia, czemu nie leczyłem? No bo nie pomyślałem. Czemu nie podbijaliśmy punktów miasteczka zamiast czegoś tam innego? Dlaczego takie... Trzeba nad wszystkim ciągle myśleć i kontrolować to, co się z tymi kartami tam dzieje, z tymi minionami i jakie konsekwencje tam można parę rzeczy naprzód przewidzieć, parę kroków. I no to jest genialne, to jest genialne. A to, że się niełatwo wygrywa, jeszcze podkręca, że chce się jeszcze więcej, żeby w końcu się udało. Tak jest. Wszystko, co właśnie powiedziałeś, jest absolutnie prawda. Tak. Więc łapcie Ion Zen, to się będzie rozchodziło jak ciepłe bułki. Bardzo gorący towar, bo bardzo, 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 bardzo dobra gra, moim zdaniem. Tak. I twoim chyba też. To było top 5 gier dla graczy, w sensie, czyli top 5 gier, słuchajcie, materiały o tych wszystkich, o wszystkich grach? Tak. Deadman Telltales jeszcze, nie? Materiały o Deadman Telltales będą na kanale jeszcze przed świętami, o pozostałych grach możecie zobaczyć już materiały na naszych kanale, wideoinstrukcje, recenzje, co o tych grach sądzimy. To takie nasze subiektywne top 5 gier, które byśmy zaproponowali jako prezent na święta, jeżeli chcemy obdarować jakiegoś, mówię, zatwardziałego hobbystę / gracza. To co? Jak myślisz? No to dalej, nie? To tyle. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tej listy. Zapraszam oczywiście, że jesteście ciekawi do obejrzenia drugiej listy, gdzie zaprezentujemy top 5 gier dla rodzin, czyli nieco lżejszych, nieco sympatyczniejszych. Przypominam Wam też, żebyście, jeżeli podoba się Wam to, co tutaj robimy na Geek Factor, to kliknijcie ten przycisk subskrybuj, a jak już klikniecie ten przycisk subskrybuj, to obok przyciska subskrybuj jest taki mały dzwoneczek, który też możecie kliknąć i wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Póki co dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja już święta czuję. Czujemy te święta. I zapraszamy Was bardzo do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Pa!